Szanowni, na lekcji rozwiązaliśmy takie zadanie. Zbiornik z wodą. Zbiornik z wodą. No i pytanie, jak zmienia się ciśnienie wody w zależności od głębokości. No, nad zbiornikiem jest powietrze, więc z prawa Pascala wynika, że tuż pod powierzchnią wody ciśnienie wody jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Co do tego nie ma wątpliwości, ale pytanie, co się dzieje głębiej. No, a że coś dzieje się głębiej, coś musi dziać się głębiej, coś musi się zmieniać głębiej, ciśnienie musi rosnąć głębiej. No, wynika z prostej obserwacji. Jeżeli sobie wyobrazimy taki słup wody, taki walec wody, no to oczywiście na dolną powierzchnię tego walca, oprócz ciśnienia atmosferycznego, które, jak wynika z prawa Pascala, jest takie samo w całej objętości tego naczynia, tego ciśnienia wody tu pod powierzchnią, no działa jeszcze ciężar słupa wody, ciężar wody zawartej w tym walcu. No i policzyliśmy, ile to jest. Przepraszam. O ile rośnie ciśnienie w zależności od tego, jak głęboko jesteśmy pod powierzchnią. Tu H to jest głębokość, na której się znajdujemy. No i okazało się, że ten wzór wygląda w ten sposób, jak tutaj w ramce. Mianowicie zmiana tego ciśnienia to jest iloczyn G, czyli naszego współczynnika proporcjonalności pomiędzy masą a ciężarem, 10 N na kilogram, gęstości wody albo cieczy, jeżeli to miałoby być w innej cieczy, ale my rozmawiamy o wodzie, no i głębokości, na jakiej jesteśmy zanurzeni. No i teraz chciałbym rozwiązać w związku z tym następujące zadanie. Tylko przeniosę się stąd. O, gdzieś przeniosę się gdzieś tutaj. Na przykład. Dobrze. No, wiemy, że ciśnienie na głębokości H to jest ciśnienie atmosferyczne plus G razy ρ razy H. To tak jak na algebrze, na matematyce, mamy tutaj trzy symbole. Za te symbole można podstawić konkretne liczby, ale wygodniej jest operować symbolami. Przepraszam. No właśnie, przepraszam za ten dzwonek telefonu, ale to był ważny telefon. Żyjemy, jak wiecie, w trudnych czasach i on był jakoś tam związany z tymi trudnymi czasami. No dobrze, no więc obliczyliśmy, tak jak opowiadałem na lekcji, że ciśnienie na głębokości H to jest ciśnienie przy powierzchni, dodać iloczyn współczynnika proporcjonalności między ciężarem a masą na powierzchni Ziemi, gęstością wody i głębokością. No widać, że to zależy proporcjonalnie do głębokości. Ta zmiana ciśnienia, ten przyrost ciśnienia w zależności od głębokości jest, jeśli głębokość zwiększymy dwa razy, to będzie dwa razy większy, jeśli zwiększymy pięć razy, to będzie pięć razy większy. No dobrze, no to teraz można sobie postawić takie pytanie, no dobrze, a na jakiej głębokości w takich normalnych warunkach, jeżeli mamy wodę, na jakiej głębokości to dodatkowe ciśnienie tutaj będzie równe ciśnieniu atmosferycznemu? Innymi słowy, na jakiej głębokości na ciało zanurzone w wodzie będzie działać ciśnienie równe dwóm ciśnieniom atmosferycznym? No, mamy to równanie, no bo jeżeli to mają być dwa ciśnienia atmosferyczne, no to ten fragment, to ciśnienie słupa wody musi być równe ciśnieniu atmosferycznemu. No więc możemy napisać takie równanie, że iloczyn współczynnika proporcjonalności między ciężarem a masą, gęstości i głębokości ma być równy ciśnieniu atmosferycznemu. Głębokość jest zaznaczona czerwonym kolorem, no bo to o tę głębokość pytamy, tę głębokość chcemy obliczyć. No i co my tutaj
wiemy. No, wiemy, ile wynosi ciśnienie atmosferyczne. 10 N na centymetr kwadratowy. Tak? Typowo taka średnia wartość ciśnienia atmosferycznego. Wiemy, czemu równy jest współczynnik między ciężarem a masą. To jest 10 N na kilogram albo 1/100 N na gram. No innymi słowy, gram materii waży 1/100 N, przynajmniej na powierzchni Ziemi. Na innych planetach będzie inaczej, ale na powierzchni Ziemi to jest tyle. No i wiemy, jaka jest gęstość wody. Gęstość wody wynosi z bardzo dobrym przybliżeniem 1 gram na centymetr sześcienny. No innymi słowy, wszystko, co tu jest na czarno namalowane, znamy. I chodzi tylko o to, żeby wydostać wartość tej głębokości. To, co jest zaznaczone na czerwono. No i w tym celu odwołamy się do naszej znajomości ułamków. No bo można powiedzieć tak, no owszem, ja tu przypisałem to równanie jeszcze raz, zmniejszyłem je trochę, żeby było wygodniej nim operować. No i mamy sobie takie równanie. No to teraz wyobraźmy sobie, że zapiszemy taki ułamek. No ten ułamek powstał w ten sposób, że po prawej stronie, czy zapiszemy równość takich ułamków, po prawej stronie mamy ułamek skonstruowany w ten sposób, że w liczniku jest to ciśnienie atmosferyczne, a w mianowniku to jest iloczyn współczynnika proporcjonalności i gęstości. No a po lewej stronie jest to, co stało tutaj po lewej stronie, też podzielone przez iloczyn współczynnika proporcjonalności i gęstości. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście te ułamki są równe. No są równe, bo mają równe liczniki. No bo tu powyżej jest napisane, że ciśnienie atmosferyczne to jest właśnie iloczyn tych trzech wielkości. No więc liczniki są równe, no a mianowniki są równe, bo są takie same, prawda? To, że liczniki są równe, wynika z tego wzoru, który żeśmy wyliczyli bardzo dzielnie razem, a mianowniki są równe, dlatego że po prostu są równe. Są takie same. No dobrze, no to teraz możemy zrobić ulubioną operację, mianowicie skrócić co nieco, prawda? Dlatego, że po lewej stronie w liczniku i w mianowniku mamy G, więc G z G możemy sobie skrócić. Tak? I po lewej stronie mamy też w liczniku i mianowniku gęstość. Więc gęstość z gęstością możemy sobie też skrócić. Zgadza się? No to już widać, że po lewej stronie wszystko się skróciło w mianowniku. W mianowniku została jedynka, w liczniku zostało tylko H. Ta głębokość, o którą nam chodzi. Tak? W związku z tym ja wrócę do czarnego koloru, żeby się nam kolory nie plątały. W związku z tym możemy... Ach, przepraszam. W związku z tym możemy zapisać o, ja już to równanie przygotowałem tutaj sobie poniżej. Możemy zapisać wniosek. O, wniosek jest taki, że ta głębokość H, o którą nam chodzi, równa się takiemu ułamkowi. W liczniku jest ciśnienie atmosferyczne, a w mianowniku jest G razy ρ. No i teraz cała sztuczka polega na tym, żeby to obliczyć. No, spróbujmy to obliczyć, ale spróbujmy to obliczyć po kolei. No najpierw policzymy, ile jest G razy ρ. No dobrze, G... A, przepraszam. To zrobimy w ten sposób. Trochę idzie wolno, bo komputer nagrywa i w związku z tym wszystko idzie wolniej. No ale spróbujmy.
Spróbujmy policzyć, ile to jest g razy rho. Coś nie chce nam wychodzić za dobrze, no ale trudno, zaraz zobaczymy. G razy rho, jeszcze tylko ten znak razy muszę, tą kropkę muszę jeszcze tutaj przenieść. To się równa. No i czemu to się równa? No, mamy tutaj za G, możemy podstawić 1/100 N na gram, a za rho 1 gram na centymetr sześcienny. To ja na chwilę zatrzymam nagranie i podstawię, a potem jak już będzie szybciej, jak już to będzie skończone, to znowu zacznę nagrywać. No dobrze, to już jest gotowe. No i teraz znowu sytuacja jest taka, że możemy wykonać naszą ulubioną operację i skrócić. A zaraz spróbujemy, czy da się to zrobić w taki sposób. Troszeczkę prosty. Tak, da się. O. Co tu można skrócić? No w liczniku i w mianowniku są gramy, tak? Więc można pozbyć się gramów, skrócić gramy z gramami. Skrócić gramy z gramami. No i zobaczymy, co zostanie. Popatrzcie. Gramy z gramami się uprościły. Liczba, tu mamy 1/100, a tu jedynkę, więc zostanie 1/100. W liczniku mamy newtony, a w mianowniku centymetry sześcienne. Więc g razy rho to jest 1/100 N na centymetr sześcienny. I teraz to, co trzeba zrobić, to trzeba podstawić tutaj to do tego równania. Tylko, że w liczniku musimy jeszcze zapisać ciśnienie atmosferyczne. To ja teraz szybko przygotuję to równanie i zaraz wrócimy dalej, pójdziemy dalej. No to po podstawieniu za ciśnienie atmosferyczne 10 N na centymetr kwadratowy i za iloczyn g razy rho tego, co żeśmy właśnie obliczyli 1/100 N na centymetr sześcienny, no to niektóre rzeczy tu się uproszczą. No po pierwsze, uproszczą się znowu newtony z newtonami, to możemy od razu zrobić. Uproszczą się newtony w liczniku i w mianowniku między sobą. No i też ten centymetr sześcienny w mianowniku, on przejdzie do licznika i bo jest w mianowniku mianownika. Przejdzie do licznika i uprości się z centymetrem kwadratowym, zostawiając tylko centymetry. No to jest trudne zadanie z algebry i trzeba dobrze się zastanowić, dlaczego tak jest. I to bardzo ważne, żeby takie przekształcenia jakoś, no przynajmniej nie dać ich. No to po wykonaniu tych obliczeń dostajemy w liczniku 10, a podzielić przez 1/100 to jest to samo, co pomnożyć przez 100, więc 10 razy 100 centymetrów, bo zostają z całego tego skomplikowanego wyrażenia z jednostek tylko centymetr. No, 100 centymetrów to jest 1 metr, więc 10 razy 100 centymetrów to jest 10 metrów. Oznacza to, że, przypominam, liczyliśmy głębokość, na której ciśnienie wody wynosi jedną, równa się ciśnieniu atmosferycznemu. Ta głębokość to jest 10 metrów. Innymi słowy, każde kolejne 10 metrów ciśnienie wywierane przez słup wody wzrasta o kolejną wartość ciśnienia atmosferycznego, 10 N na centymetr kwadratowy. No i pamiętajcie, że to jest bardzo dużo.
przekonaliśmy się, mierząc tą pokrywkę silikonową, jak wiele centymetrów kwadratowych ma stosunkowo niewielka powierzchni, ma stosunkowo niewielki przedmiot. Wyobraźcie sobie teraz taką wielką łódź podwodną, która się tam zanurza na 100 metrów. Na każdy centymetr kwadratowy, oprócz ciśnienia atmosferycznego, no to ciśnienie atmosferyczne to nie przeszkadza, bo wewnątrz łodzi podwodnej też jest ciśnienie atmosferyczne. Oni oddychają przecież powietrzem atmosferycznym, marynarze w środku. No ale oprócz tego jest to ciśnienie słupa wody. Zgodnie z prawem Pascala to ciśnienie działa ze wszystkich stron, jest na danej głębokości takie samo wszędzie, tak? To znaczy to nie jest tylko tak, że działa tylko na tą łódź podwodną od góry, tak, tylko że działa ze wszystkich stron. No i na każdy centymetr kwadratowy tej łodzi działa ile? Tam powiedzieliśmy 100 metrów, czyli 10 razy więcej, tak? 100 newtonów. To 100 newtonów to jest, odpowiada ciężarowi 10 masy, która ma 10 kg na 1 centymetr kwadratowy. Ściska to ze wszystkich stron. No, trzeba specjalnie umieć budować łodzie podwodne, żeby takie ciśnienie ich nie zmiażdżyło. Podsumowując, w wodzie z każdymi 10 metrami głębokości ciśnienie wody wzrasta o wartość ciśnienia atmosferycznego. Dziękuję uprzejmie.